No co, Kitty, nie wstyd ci? Zaczęłaś spotykać się z moim chłopakiem, spóźniłam się tylko o jeden dzień na obóz. Dziewczyny, ona nawet się nie zarumieniła. Julia, to nie moja wina, że mnie polubił. To on zaproponował nam związek. Nie, Kitty, Julii nie było w obozie tylko jeden dzień, a wy zaczęliście się spotykać. Nie no, dziewczyny, patrzcie na Kitty. Ja jestem w szoku. Ona jest taka arogancka. Tak, Kitty, czekam na wyjaśnienia. Gigi, byłyśmy przyjaciółkami, już nimi nie jesteśmy? Co? Kitty, zobacz, jakie one są duże i porównaj je ze mną. Gigi, cofnij się. Kitty, powiedz, Kokoszek już nie jest moim chłopakiem. Tak, Kitty, powiedz to szybko, a potem się wszyscy rozejdziemy. No, Kitty, nic nie słyszę. Dziewczyny, na co wy sobie pozwalacie? To nie moja wina, że Artem mnie polubił. Muszę przez was opuścić obóz. No, dalej, Kitty, spakuj swoje torby już teraz. Nie no, gdzie one są? Zaraz dostaną za swoje. Tęsknią za treningami? Ja nie rozumiem. Co to za spotkanie? Gdzie wy byłyście? Czy zdajecie sobie sprawę, że przegapiłyście trening? Kitty, co tu się dzieje? Nic, Diana, po prostu prowadzimy miłą rozmowę. Mówimy Kitty, że musi dużo jeść, ponieważ jest szczupła. Tak, Kitty, dlaczego opuściłaś śniadanie, lunch i kolację? Diana, wszystko w porządku, idź stąd. Marusia, sama sobie idź. Kitty, powiedz szybko, co tu się dzieje? No, Diana, to prawda, co mówią. Kitty, pamiętaj, śpimy w tym samym pokoju. Kitty, powiedz mi szybko, o co tutaj chodzi? Kitty! Nic mi nie jest, Diana, zastanawiam się, jaką sukienkę i szorty kupić. Powiedz mi szczerze, obrażają cię? Nie. No to dziewczyny, szybko wejdźcie do domu, ponieważ wszystkie wylecicie z obozu. Zrozumiano? Tak, zrozumiano. Czekam na was. Kitty, dobrze, że nic nie powiedziałaś. Tak, inaczej spałabyś pod łóżkiem w nocy. Chyba mamy problem. Jana, co się stało? Diana, w tym obozie coś dziwnego się dzieje. Jana, co się stało? Ktoś znowu się głupio zachowuje? Diana, nie o to chodzi. Dlaczego za nami idziecie? Do domu i to szybko. Tak, dziewczyny, szybko do domu. Do domu, Kitty, do domu. A niech to, Diana, zaraz ci coś powiem. O, Laila, gdzie byłaś przez cały dzień? Szukałam cię. Jana, przecież ja też mogę mieć swój wolny czas. Laila, Jana musi nam coś powiedzieć. Czy możesz zostawić na sekundę swojego koszykarza? Dobra, Max, porozmawiamy szybko i wrócę do ciebie. Dobra, przebierz się, chodźmy. Dobrze. Co, dziewczyny? Jana, powiedz nam. Chodźmy tam. Dziewczyny, ktoś ujawnił wszystkie nasze sekrety. No i co się dowiedzieli, że całuję się z Maxem? Nie obchodzi mnie to. Laila, nie, jest o wiele poważniej. Jana, jakie to tajemnice? Jana, jakie tajemnice? Wszyscy tutaj wiedzą wszystko o wszystkich. Laila, mówisz serio? Opowiadasz wszystkim swoje sekrety? Diana i ja nie. A teraz oni znają wszystkie nasze sekrety. Tak, stop. Jana, sądzisz, że ktoś ujawnił nasze osobiste sekrety czy liderek? O, alleluja, doszło do Diany. Laila, już rozumiesz? Jana, tylko nie mów, że wszyscy się o tym dowiedzieli. Laila, wszyscy teraz o tym wiedzą. Ore, te wszyscy się dowiedzieli. Kev, no i co ja mam zrobić bez mojego iPhone'a? Dima, mówiłem ci, nie kładź go gdzie popadnie. Nie kładłem. Po prostu zniknął mój iPhone'ik, mój ulubiony. Jak mógł zniknąć? Położyłeś go gdzieś na oknie, ktoś przeszedł, zobaczył i zabrał. No i tyle. Kev, nie rozumiesz, miałem na nim tyle informacji, teraz każdy może je mieć i je ujawnić. Dima, jakie informacje? Powiedz przynajmniej, że na mnie tam nic nie było. Kev, nie rozumiesz, o czym liderkach, tam jest dużo zdjęć, nagrania, wszystkie ich osobiste sekrety. I to tym się tak martwisz? Tak, i też tym, że nie mam w ogóle telefonu. Co byś bez mnie zrobił? O co ci chodzi, masz mój telefon? Nie, ale mam co innego. Kev, ukradłeś mój telefon? Przyznaj się, wiem, że tak. Nie, Dima, ale nie będziesz krzyczał, jak coś powiem? Kev, lepiej szybko mi powiedz, co zrobiłeś z moim telefonem. Dima, usiądź i cię pochuśtam. Nie wziąłem twojego telefonu. Mam wszystkie informacje z telefonu. AirDrop, wiesz co to jest? Że co, pobrałeś wszystko z mojego telefonu? Dima, uspokój się, tak, pobrałem. Kup sobie nowy telefon i dam ci to wszystko. Ale filmy z cheerleaderkami, zdjęcia i nagrania, wszystko masz? Tak, Dima, wszystko tam jest, patrz. Naprawdę wszystko tam jest. Kiedy miałeś czas? Wiedziałem, że coś jest nie tak z twoim telefonem. No dobra, ale nadal nie mam telefonu. Zgubiłem już czwarty telefon i rodzice nie kupią mi kolejnego. No sorry, Dima, ale nie dam ci mojego. Patryk mówi ci, odpuść sobie tam Gigi. Artem, masz na niego zły wpływ. Chłopaki, zamieńmy się w prawdziwych macho. Patrzcie, futboliści! Ej, futbolisto, złoś z huśtawki, chcę się pochuśtać. A ja cię pochuśtam.
Czego nie rozumiecie? Idźcie gdzieś na spacer, Dima nie jest w humorze. Dokładnie, idźcie sobie, zgubiłem telefon. Oj, ale szkoda. Chłopaki, uspokójcie się. Chłopaki, a może pożyczycie mi na nowego iPhone'a? Nie da się bez telefonu żyć. W sumie mi babcia z dziadkiem dali trochę kieszonkowego. A mi mamusia. Chłopaki, skąd oni wiedzą, że mamy pieniądze? Chłopaki, pożyczycie na tego iPhone'a, bo muszę zadzwonić do mamy i taty, się martwią. Dima, nie poniżaj się, bo i tak nie dadzą ci pieniędzy. Nie no, ja bym pożyczył, ale nie tak za darmo. Dokładnie, co dasz naszej trójce, jak damy ci pieniądze na iPhone'a? To nie dla Dimy, tylko dla Maszy. To od niej zgubił. Nie mój. A może być szóstka? Jasne, Artem. Nie tak za darmo. Za darmo to nie. Chłopaki, jak mi go pożyczycie, to kupię nowy telefon, zadzwonię do mamy i przyślę wam pieniądze. Dima, nie kłam. Ewu, uspokój się, daj mi telefon. Po co? Daj telefon. Po co? Jak go oddasz do jutra, to pożyczymy. Ale coś za coś, co dostaniemy? Kev, daj. Dima, o co ci chodzi? Jak to o co? Daj telefon, mówiłem ci już. To idealny moment. No to co, potrzebujecie nadal pieniędzy? Co nam dasz? Ten telefon, ale nie mój, tylko Keva. Tak, mój telefon. I co, dasz go jako kaucję? Nie, nie jako kaucję. Nie, tam jest masa informacji o cheerleaderkach, zdjęcia, filmy i osobiste sekrety nawet. A po co nam ich sekrety? Dokładnie. Z tyloma informacjami. Możecie zrobić co chcecie, nawet się z nimi spotykać. Tu jest całe ich życie. Wszystkie ich sekrety. No dobra, tylko przenieś airdropem. Wyślij mi go. Dima, może nie? Kev, ja potrzebuję telefonu. Nie no, rozumiemy się? Wynoście się stąd, albo zaraz tam pójdę. Ja tam też wejdę. Jak tu wejdziesz, to pęknie trampolina i cię wyrzucą z obozu. Za szkody materialne. Nie no, Smelik, nie wytrzymam. Zaraz ich złapię. Wyłazić mi stąd, bo zaraz tam wejdę. No chodź tutaj, hop, siup do góry. No dawaj już, pęka trampolina. Chłopaki, ja mogę teraz poskakać? Dobra, dobra, nie będziecie tu cały dzień. W końcu wyjdziecie. Tak, wyjdę chociażby do toalety. I co, nie złapaliście nos? Nie będę myć toalet. Dobra, chodźcie, pomyjemy, to przynajmniej będzie koniec. Powiedziałem wam wszystko. Kumacie czy nie kumacie? Klauny. Nie uciekniemy. O, są tutaj. Smajlik, mogę cię prosić na minutkę? Browasty, no chodź tutaj. To na pewno oni. O dziewczyny, nie możemy sobie z nimi poradzić. Zróbcie coś, oni nas nie słuchają w ogóle. Słuchajcie wy, trzej bohaterowie. Przestańcie skakać, ponieważ trampoliny są teraz bardzo drogie. I wasi rodzice będą musieli dodatkowo zapłacić. Koszykarze, podejdźcie tu szybko. Dobra, dobra, wychodzimy. Chodźcie, chłopaki. Co u was słychać, dziewczyny? Znowu podjadłyście sobie nawzajem obiad? Nie, chodźcie za nami. Pospieszcie się. O, wyszliście, poczekajcie tu na nas. Zaraz tu będziemy. Widziałeś reakcję, czyli liderek chyba wiedzą, co się stało. Szkoda, że tak się stało. Nie no, będą nam teraz rozkazywać i kazać mieć naczynia. Albo się stąd po prostu zmyjmy, zanim będzie za późno. Ja na o co chodzi? Nikogo nie przytulałem, nikogo nie całowałem. Czemu do nas zadzwoniłaś? Nie, browasty, nie o to chodzi. Tak, Smile, ktoś ujawnił wszystkie nasze osobiste sekrety. I nikt o nich nie wiedział. Tak, a wy zawsze jesteście z nami. Może to wy? My nic nie wiemy. I po co nam wasze sekrety? Nie zaglądamy wam do szafek. Tak, może nie mówimy wam zbyt wiele, ale często podsłuchujecie. Dobrze, że mój Max tego nie zrobił. Laila, poczekaj, sprawdzimy tych koszykarzy, a potem przyjdzie kolej na twojego Maxa. Jakie mogą mieć sekrety? Czy golą wąsy, czy nie? Albo wyrywają włosy z nosa. Bardzo śmieszne. To jest naprawdę poważne. Oczywiście, że to nie oni, przecież nic nie wiedzą. Dobra, do zobaczenia wieczorem. A pocałunek? Smelik, zobacz, one poszły. No i widzisz. Dziewczyny, zdecydujcie się, w domu czy poza domem. Jesteśmy gotowe. Cicho, róbcie to, co wam każemy. Chodźcie tutaj, dziewczyny. Zaraz dowiemy się, która z was jest taka wredna. Kitty. Posłuchajcie najpierw, co nam powiedzą. No to dziewczyny, przyznajcie się, która z was zna hasło do naszych telefonów? To na pewno jedna z was. Ponieważ byłyście w naszym pokoju, podczas gdy my byłyśmy w kuchni. Dziewczyny, szczerze mówiąc, nawet nie weszłam do waszego pokoju. No dobra, byłam tam, ale tylko po ładowarkę. Chyba rozumiem, o co wam chodzi. Dziewczyny, jeżeli mówicie o tych zdjęciach i rozmowach telefonicznych, to nie my. Co? Dziewczyny, słyszałyście? Wiedzą wszystko. Mówiłam. A kto to zrobił? A niech to! Wszystko się wydało!
Czy wy też o wszystkim wiecie? Wiemy o tym i o tamtym, ale nie zrobiłyśmy tego. Nie możemy powiedzieć, kto to, nie chcemy problemów. Dziewczyny, o co chodzi? Powiedzcie mi. Gigi. Och, dobrze, że nie weszłam do pokoju. Dziewczyny, a może chcecie, żebyśmy traktowały was trochę lepiej? Będziemy wam robić najlepsze śniadania. Po prostu powiedzcie, kto to zrobił. Kitty, my nic nie wiemy. Nie dotykaj mnie, nie jesteśmy przyjaciółkami. Jeżeli powiemy im o chłopakach, to nam się dostanie. Ach, czyli chłopaki to zrobili. Kto, koszykarze czy futboliści? Powiedzcie nam szybko. Dziewczyny, tylko powiedzcie, że mój Max nie ma z tym nic wspólnego. Dziewczyny, nie mamy żadnych informacji. Ale coś tam słyszałyśmy. Kto to? Powiedzcie nam, proszę. Rozumiecie, że wszystko się wydało? Jeżeli ta informacja wyjdzie poza obóz, to obóz będzie musiał zostać zamknięty. Tak, i wrócicie do domu. Nie będzie obozu i nie będzie wakacji. Kitty, ja nie chcę wracać do domu i zbierać malin. A ja nie chcę jeździć na ryby z rodzicami. Dziewczyny, powiedzcie im. Czy liderki, ale tylko między nami. Informacje o was zdobyli Kokoszonek, Patryk i Artem. A Kokoszonek nie jest już moim chłopakiem, jest z Kitty. I jestem w szoku. Skąd oni wzięli te informacje? Dobre pytanie. A kto im dał te informacje? I co, jesteśmy wolne? Tak, to wszystko na dziś. Laila, spokojnie, obiecałyśmy. Dziewczyny, spokojnie, naprawdę obiecałyśmy. Dobra, dziewczyny, wejdźcie do środka, a my pójdziemy znaleźć Kokoszonka, Patryka i Artema. Dzięki, dziewczyny. To ja nie rozumiem, zostajemy czy nie? Gigi powiedziały, do domu, idziemy. Wiesz co, Kitty, weź sobie Kokoszonka, już go nie chcę. Dobra, dziewczyny, chodźmy. Dziewczyny, musimy szybko zająć się tym problemem i go rozwiązać, bo jeżeli wszyscy się o tym dowiedzą, to jesteśmy skończone. Tak, Diana, już po nas. A niech to, Diana, to są nasze osobiste sekrety, to jest nasze życie osobiste, jak oni mogli nam to zrobić? Ja nie wiem, dziewczyny, ale jeżeli te informacje się rozejdą, będziemy musiały zamknąć obóz. Wspierajcie nas, proszę, subskrybujcie mój kanał, a my zajmiemy się tymi facetami. Zobaczcie nowe odcinki. Do zobaczenia. Pa, pa.